Włącz i zostań z nami. Jesteśmy tutaj w sali Warszawa, także Lwów pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ta transmisja również nie jest kodowana. Zanim, proszę Państwa, zobaczymy premierę filmu Gulbinowicz, powróćmy do filmu obrazu Waldemara Krzystka 80 milionów. Zaraz podadzą herbatę. Siadajcie, panowie. Siadajcie. Zawsze powtarzam, że niezmierzona jest siła i dobroć natury. Tylko trzeba umieć żyć z nią w zgodzie i słuchać jej głosu. Siadajcie, panowie, siadajcie. Śmiało, panowie, śmiało. Siostra Józefia zaraz poda herbatę. Nikt tak nie przyrządza herbaty jak ona. Niewiele jest okazji w życiu aktora, żeby zmierzyć się z legendą. Ale legenda kardynała Gulbinowicza jest legendą specjalną. Bo to postać człowieka o niezwykłej jasności umysłu i niezwykłym bogactwie serca. Myślę, że szczęście spotkać osobę tak tolerancyjną jak wasza eminencja, jednocześnie osobą tak niezłomnych zasad. Zapraszamy także reżyserów Jolantę Krysowatą i Krzysztofa Kunerta. Ogromne brawa. To miejsca strasznie trudno mówić, bo przede mną jest ksiądz kardynał. Ale stoję tu przede wszystkim po to, żeby podziękować całej ekipie. Widzicie Państwo całą ekipę tutaj, ludzi, którzy pomagali, którzy reżyserowali to, ten film. Jest też ekipa w Wenecji, czyli Adaś Zapała, Błażej Witowski, Piotrka tej chwili nie ma, Sędzikowskiego. Jest wielu, wielu ludzi, którzy w tej chwili kręcą film. Nie mieli możliwości z nami być. I z tego miejsca chciałbym im serdecznie podziękować, dlatego że było wiele trudnych momentów. I z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować im, całej ekipie. Chciałbym też serdecznie podziękować panu prezydentowi Dutkiewiczowi, panu marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu. Jest, jego reprezentuje pan Jerzy Michalak, wicemarszałek. I dziękuję, jeszcze raz dziękuję wszystkim i oddaję ten film w wasze ręce, Wojtku. Bardzo dziękuję. Marcin Kurek, Nagrody Gej. Zaprośmy zatem na scenę tych, dzięki którym ten film powstał, pan Rafał Dutkiewicz. Druga bardzo taka zapamiętana przeze mnie anegdota, to jest 14 razy się zdarzyło, krótko po ślubie. Dialogi, powtarzane dialogi. Dzieci masz? Nie mam, no przecież ksiądz, bo na początku nie było, prawda, dzieci, ksiądz arcybiskup wie, że nie mam. Przyjdź do mnie. Ale po co mam przyjść? Dam ci krople. Jakie krople? Litewskie krople pomagają w tych sprawach. Ale skąd ekscelencja wie, że pomagają? Znam wielu dostojników, którym pomogł. Potem, jako student przy jednym z barów wrocławskich, Jacku i Agatce, widziałem kroczącego księdza kardynała krokiem bez żadnej obstawy, zupełnie samodzielnie, który witał się z wrocławianami. I taki, przyznacie Państwo, jest nasz kardynał Gulbinowicz. Ciepły, bezpośredni, nie budujący dystansu. To człowiek w tym znaczeniu bardzo wschodni, otwarty. Dzięki tym młynom historii, które jego i wielu dolnoślązaków
życiorysy przemiliły, mamy na Dolnym Śląsku to, co najlepsze za drugą stroną Buga pozostało. Że mamy to, co najlepsze tutaj na Dolnym Śląsku i za to księdzu kardynałowi bardzo dziękuję. W imieniu wszystkich Dolnoślązaków. Proszę szanownych państwa, staję z boku, bo nigdy nie spodziewałem się, że wobec tak uroczystej publiki mam cośkolwiek przemówić. W życiu moim, dzięki Panu Bogu, spotkałem wielu dobrych ludzi, ale tak dobrych, którzy chcieli uwiecznić mnie na taśmie filmowej, po raz pierwszy spotkałem na Dolnym Śląsku. I dlatego też wielkie Bóg zapłać za to, że dostrzegliście plusy, a nie dostrzegliście minusów. Rzeczywistości. Niech Bóg wszystkim błogosławi. I dlatego też przyjmijcie od starego emeryta, który 17 października skończy 91 rok życia, błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże! Pięknie dziękuję! Eminencjo, myśmy te wszystkie newsy widzieli, tylko potem wycięliśmy. Los, no bo stary główny! To za eminencjo. Panie redaktor, bardzo dziękuję, ale staremu kwiaty nie pasują. Pasują. Przez pani ręce daję wszystkim damom. Jedno słowo, ta muzyka, którą słyszeliście państwo w tle, to ścieżka dźwiękowa do filmu, którą napisał Michał Lorenz, wielki polski kompozytor. Też nie było problemu z namówieniem do tego, żeby to napisał. Zaczął w ten sposób. Synu, zawsze mówił Heniu. To co ja zesztywniałem. Tak żyj, żeby cię nikt nie przeklinał. I tak się zachowuj, żeby z powodu ciebie nikt nie plakał. I nie splął naszego nazwiska. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.